Wciąż Wam mówię, że dzięki jQuery piszemy mniej kodu, ale może jeszcze tego nie widzicie. Przeciwnie, bardzo się w jQuery rozpisuje. Czy pamiętacie na przykład ten kod? Tworzy nowy akapit, wstawia tekst, dodaje nazwę klasy i dołącza całość do znacznika body. Wymaga to tylu linii kodu, ilu trzeba byłoby bez jQuery. Ale możemy skrócić program, używając tak zwanego łańcuchowego łączenia metod. I już pokazuję, o co chodzi. Weźmy to. Przywołajmy tekst. Teraz dodam nazwę klasy i dołączę to do body. Gotowe. Zrobiłam to samo w jednej linii kodu. Stumiewający! W jQuery jest to możliwe, bo większość metod jQuery zwraca obiekt kolekcja jQuery. A to oznacza, że mogę przywołać inną metodę jQuery do zwróconej wartości. Wyjaśnię jeszcze raz. Ten kod tworzy i zwraca kolekcję jQuery. Później polecenie tekst wstawia tekst elementów i zwraca kolekcję. Polecenie Add Class dodaje nazwę klasy do elementów wewnątrz kolekcji i jeszcze raz zwraca te kolekcje. I wreszcie Append to bierze elementy z wnętrza kolekcji i dołącza je do znacznika Body. Tak właśnie to działa. Zauważcie, że używam Append to zamiast samego Append. Muszę to robić, bo metoda Append oczekuje, że będzie przywołana do elementu, do którego chcemy coś dołączyć. A nie do elementu, który dołączamy. Metoda append tu musi być przywołana do elementu przyłączanego. Przyjmuje parametr, który mówi w bibliotece JQuery, gdzie ten element należy przyłączyć. Zapamiętajcie więc, że stosując łańcuchowe łączenie metod, musicie myśleć o funkcjach, wartościach wejściowych i wyjściowych oraz o tym, czy wasz łańcuch metod ma sens. Widzę, że jedną linię z wieloma połączonymi przywołaniami trudno jest przeczytać. Wolałabym, żeby mój kod wyglądał porządniej. Pięknie. Wprawdzie robiąc to nie zaoszczędziłam linii kodu. Jest ich tyle samo, co w wersji bez łańcuchowego łączenia, ale za to uniknęłam niepotrzebnego tworzenia zmiennych i chyba sprawiłam, że mój kod jest bardziej czytelny. Pamiętajcie, że nie zawsze warto dążyć do jak najmniejszej liczby linii. Kod trzeba pisać w sposób, który ma sens dla Was. I każdego, kto w przyszłości będzie go czytał. Także dla Was kiedyś. A mówię Wam, kiedyś będziecie bardzo krytyczni. Sami zdecydujcie, czy będziecie łańcuchowo łączyć metody jQuery. Powinniście się jednak przyzwyczaić do czytania takiego kodu bo na pewno napotkacie kiedyś kot wykorzystujący łańcuchowe łączenie. Mnie z początku wydawało się to trochę nietypowe. Jeśli Was też to dziwi, to nie przejmujcie się.